Najsmaczniejsze ciasto zaczniemy. Księże proboszczu, dobra. Gdzie jest jury od ciasta? Zjedli ciasto i zniknęli, poszli sobie? Co to jest w ogóle? Proszę tu jurorów do nas. Że niby co, zjedli i już nie ma, no. Na szczęście zostali. No to sytuacja uratowana, proszę księdza proboszcza. To ja oddam mikrofon swój, a wezmę sobie od Konrada drugi, dobra? Mam szósteczkę, o, proszę bardzo. Szanowne jury, czy ksiądz proboszcz będzie tak miły i przedstawi szanowne jury w postaci dwóch pań i dwóch panów? No w zasadzie, a co, drugi pan się nie przyznaje, nie jadł? Magda, ty spróbuj to tak, wiesz, tak jakoś jestem. Ogarnąć, bo to wiesz, panowie, to tam zanim zaczniemy się... Zaczniemy od trzeciego miejsca. No właśnie, uwaga, ciasta. Aha, ja jeszcze, przepraszam pani juror, chciałam powiedzieć, że panie, które przyniosły ciasta na konkurs, proszone są o odbiór blach. Ja tam mam też taką robotę, tą czarną robotę robię, tak? Proszę te blachy odebrać, dobra, bo się pewnie przydadzą. Może w przyszłym roku nawet też. A teraz będziemy ogłaszać wyniki, o. Trzecie miejsca są trzy. Ta-da. Norbert Stankiewicz. Norbert Stankiewicz, trzecie miejsce. Pierwsze, trzecie miejsce. Konkurs na najlepsze ciasto. To się narobiło. Faceci ciasta pieką? I to młody facet piecze. No tak w sumie kucharze znakomici to są faceci. Drugie, trzecie miejsce. Cezary i Zosia Matejska. Cezary i Zosia Matejska. Matejscy. Taka malutka Zosia piekła ciasto? No co? Czarek jest w domu, Zosia mówi. To mi tu wiszczy. To się gubię normalnie. Chodź kochanie, chodź. Chodź, o właśnie, proszę bardzo. Takie maleństwo piecze ciasto. Ty piekłaś ciasto? Brawo! Tak? Mama trochę przeszkadzała, tak? Mama trochę przeszkadzała, jak to ksiądz proboszcz odsumował. Blenderek, przyda się. No ale zostań tutaj, tak? Zostań z nami jako laureatka. I trzecie miejsce, zapraszam panią Martę Lipecką. Pani Marto, zapraszamy! Brawo, brawo, brawo! To jest kamera pomocnicy. Pani Marto, ja mam trudne pytanie. Ile, no znowu ta czarna robota, no. Ile razy była pani laureatką w tym konkursie? Trzy razy. Tada. Blender i mikser. Blender. Trzeci mikser. No bo... Blender. A jak się tamte popsują, będzie jak znalazł. A można ewentualnie kogoś sympatycznego obdarować. Pójdzie na nagrody. Dziękujemy bardzo, wielkie gratulacje pani Marto. Dziękujemy pięknie. A pamiętacie, jakie ciasto pani Marta upiekła? Drodzy jurorzy? Z galaretką brzoskwinią. Dobra, to teraz co? Drugie miejsce. Pani jurorze, proszę. Drugie miejsce zajęła pani Karolina Sochacka. Pani Karolino! Upiekła pyszny serniczek. Z truskaweczką. Pani Karolina. O, proszę, mikser zelner, fajna sprawa jest. Proszę bardzo. Coś mi się zdaje, że pani nie jada swoich ciast, bo taka szczuplutka jest. Proszę zostać z nami. A gdzie pani Marta uciekła? Pani Marto! Zapraszam pani Martę na scenę. Pani Marto, proszę do nas. Wszyscy laureaci są proszeni na scenę, nie ma tak łatwo. Trzeba się pokazać. I co, pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce, proszę o ogromne oklaski dla Oliwii Piotrowskiej. Oliwia Piotrowska! Brawo. Piękny tort, co był? I tort z napisem Festyn Rodziny, bo to słysz... To taka... To Oliwka taka... upiekła piękny tort z różami. Taka młoda osoba piecze taki tort z różami, taki piękny, bo ja widziałam spory kawałek jeszcze. Samiusieńka zupełnie? No nie, mama pomagała. Ale tylko trochę, coś mi się zdaje. No trochę, brawa! No to był tort, to jest najwyższa szkoła jazdy. A lubisz tak w domu popiec trochę, pogotować? No trochę. Trochę? Jak często? Obiadek się zrobi? No czasami.
Czasami. No, skromna jeszcze do tego wszystkiego. Wielkie gratulacje. Brawo dla ciebie. Brawo, Olivia. Brawo. I zapraszamy jeszcze na scenę wyróżnienie panią Beatę Orlich, która zrobiła pyszne pączki dzisiaj dla nas. A były. Zapraszamy panią Beatę na scenę. Pani Beato, zapączył się. Prezencik będzie. No gdzież pani Beata? Mistrzyni pączków. Pani Beato. Pani Beata, mistrzyni od pączuszów. Pączusie Mistrzostwo Świata. O, proszę bardzo. Tutaj jest, widzę, cała mocna grupa pod wezwaniem. Tu nie ma żartów. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy do nas, tak. Bo to pewnie była wspólna praca, praca zespołowa, co? Brawo za pączusie. I jest prezent. Będzie do herbatki, akurat na jesień. Brawo za ciasta, za pychotki. Dziękujemy wam bardzo. Naprawdę, super. Wielkie gratulacje. Mistrzostwo świata w słodkościach po prostu i już. No to dziecko wróci do domu z takim sprzętem, nie powiem. Mama się ucieszy. Zapraszam teraz jury od mody. Gdzie jest jury od mody? Specjaliści, jeśli chodzi o modę. Zapraszamy jurorów. Specjaliści od mody. Pan Mirek, proszę bardzo, Starszak. Gdzie jest jeszcze? Czy tylko pan jako przewodniczący? Tak, dobrze. Delegowany przewodniczący został. O, proszę bardzo. Panie Mirku. Trzy i wyróżnienie. O, trzy nagrody, jedno wyróżnienie. Panie Mirku, proszę czynić swą ważną jurorską powinność. Komisja miała bardzo trudny wybór. Chcieliśmy wszystkich nagrodzić, ale się okazało, że tylko są trzy nagrody i jedno wyróżnienie, więc pracy było sporo. Kłóciliście się? Przechodzimy. Panie Mirku, kłóciliście się trochę? No troszeczkę, ale to... Ale wszyscy tutaj ze względu na księdza proboszcza i piknik się wszystko spokojnie... Dogadaliście się, rozumiem. Tak, tak. Super. No to dobra, to jedziemy, zaczynamy od wyróżnienia. Komisja wyróżniła Lenkę. Lenka, idziesz. Gdzie jest Lenka? Lenka, chodź do nas. Lenka została wyróżniona. Ta po prostu taka cudowna całość. Rozwiana sukienusia i ta kurteczka boska i te włoski takie zielone. No to gratulacje. Pionę przywieźć. No i suszarka do włosów. Proszę bardzo, takie piękne, długie włosy, to suszarka będzie w sam raz. Juror chyba dłoń uściśnie, tak? No pewnie. No bo. I zostań z nami, kotku. Chcesz coś powiedzieć? Podziękować światu, życzyć pokoju światowi, ludziom wszystkim, nie? Dobrze. No to zostań z nami jeszcze. Zostań, zostań, bo taka jesteś fajna, wiesz, my będziemy, przy tobie od razu będziemy ładniejsi, wiesz? Zobacz, jak pięknie wyglądamy z tobą, z Lenką. Dobra. Panie Mirku, jedziemy dalej. Trzecie miejsce, Weronika i Faustyna. A, no to ja już wiem, o co chodzi. Są, no przecież to, co one tutaj zrobiły, to było kompletne szaleństwo. Fantastyczne szaleństwo. Piona! O, ja cię kręcę! Ale piona! I kolejna piona, no i to są po prostu... Który raz jesteście nagrodzone? Któryś raz. A kto by tam liczył, nie? Kto by tam liczył, wyróżnienie dają, fajnie się bierze, nie? Co się mówi, jak się dostaje prezent? Dziękuję. No i o to chodzi. Dziękujemy bardzo. Pozostańcie z nami jeszcze, kochane. Drugie miejsce. Drugie miejsce zdobyła Anastazja. Anastazja, czyli ta sukienusia i ten piękny dyk i w ogóle, i ten kapelusik z kwiatuszkiem. No, piąteczka. Pyk. Mamy to. I nagroda. Czajnik elektryczny, gwiazdeczki nasze. No to panie Mirku, teraz będą... I pozostało pierwsze miejsce. Bezkonkurencyjnie, komisja nie miała żadnych wątpliwości. Wygrała rodzina Schulz. Oni to... Schulzowie po prostu wymietli, no. Wyszli, wymietli, poszli. Jeszcze się w dodatku porozbierali. Jak chcieliśmy wyjście kolejne, to oni już byli bez strojów, nie? No, no tak w cywilu wyglądacie, rozumiem. Nie, no w ogóle super. I to było cudowne Że jak? Coś zaczęłaś mówić, kochanie.
No właśnie bez sukienek jesteście, no po cywil. Tata nie nosi sukienek. Tata mówi, że sukienek nie nosi, jest usprawiedliwiony. W każdym razie ten występ był niezwykły, to było cudowne, panie Michale, naprawdę. Daliście radę, no i widać od razu pierwsze miejsce. Pokaz mody, brawo! Nasze gwiazdy i gwiazdeczki. Panie Mirku, bardzo dziękujemy. Dzięki piękne, dzięki bardzo. Kasiu, mogę piosenka teraz? Tak, proszę jury od piosenki. Dziękujemy wam dziewczynki, może dziękujemy wam gwiazdeczki kochane. Wszystkiego dobrego, gratulacje. Emocje rosną. Pani Kinga Sarnecka, przewodnicząca, pan Maciej Ostrowski, Piotrowski. Pan Maciek. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko było, słyszę, bardzo ciężko. Ja się nie biorę za ocenianie, ja wiem. Więcej też się nie weźmiemy za to. Już nie chcecie być więcej jurorami? Nie. No czemu? To fajne jest. Za wysoki poziom już. Prezenty się rozdaje jak Święty Mikołaj, w ogóle super. Chcemy też wygrywać, także... Aha. Jurorzy nie mogą śpiewać. Rozumiem, jurorzy nie mogą śpiewać, no siłą rzeczy. Dobra, no to teraz mamy prezenty, a wy, kochani jurorzy, wymieniacie... Mamy takie trzy... Zaczynacie od wyróżnienia, czy oczywiście... Wyróżnienia. Wyróżnienia. Trzy wyróżnienia mamy. Dobra, to wyróżnienie. I pierwsze to jest pan Mirek Skwara. Mogę przekręcać nazwiska? Nie, wszystko jest okej. Panie Mirku, wyróżnienie mamy. Ha. Juror. Aha, czyli rzecz w tym, że jeśli się jest jurorem w jednej dziedzinie, to w drugiej można ewentualnie się zaprezentować. Bo kawał głosu jest, no nie ma o czym mówić. Panie Mirku, wyróżnienie dla pana. Gratulacje od księdza proboszcza. Za chwilę nagroda zostanie wręczona. Drodzy jurorzy, jedziemy dalej. Drugie wyróżnienie, nie pamiętamy nazwiska, ale to jest taka śliczna Julka, która śpiewa piosenkę Alleluja. Julka! Jest Julka. Julka była z mamą Marzenką. Juleczka, piątala. No i w ogóle wiesz, i twoja mama jest czad. Jeszcze mamy wyróżnienie dla... Julka. Klaudia albo Karolina Nowikiewicz. To chyba Klaudia. Tak mi przez się ostatnia zdaje. Piosenka to była. Tak, Klaudia. Klaudia solo. Idzie. No i piąteczka. To tam. Taka delikatna piąteczka była, no tak. A o wręczenie czy ogłoszenie nagrody wyróżnionych osób poproszę ich sponsora, pana Lecha. Lechu, zapraszam. Prawdopodobnie najlepsza pizzeria w Trójmieście, Leone, niektórym znana. A dziękuję bardzo, to takie miłe słowa. Myślę, że są lepsze, ale to bardzo miłe. Fajna jest, no co ty, Lechu, opowiadasz? A, to ja chciałbym przy okazji właśnie zaprosić osoby, które zostały wyróżnione na pizze, które będą fundowane przez pizzerię Leone. Do wyboru, dowolny smak. Właśnie o to chodzi, że a będzie rozmiar? Można sobie tu wybrać dowolnie składniki, a nawet będzie można samemu sobie je ponakładać. Ale super! Brawo! Serdecznie zapraszam na hasło Festyn Rodzinny na Stogach naszego kochanego księdza proboszcza. Tu nie ma żartów. Poważna sprawa. Bardzo dziękujemy sponsorowi. Dziękujemy bardzo. No, to rozumiem takie wyróżnienia, nie? No i nagrody też. I nagrody też. Dobra. No w końcu ciężko się nad tym napracowaliście. Braliśmy pod uwagę, że był to konkurs piosenki rodzinnej. I czwarte miejsce zajął pan Antoni z wnukiem za porozumienie międzypokoleniowe. Także zapraszamy pana Antoniego. Panie Antoni i Łukaszu, zapraszamy do nas, bo to jest normalnie, to już jest, to jest pudło, no to jest tak w zasadzie już, tak, to jest podium, jest trzecie miejsce? Czwarte. A nie, to jest tuż obok podium. Ja zaraz zapytam, który raz wygrywają właśnie, bo Kasia mówi, zapytaj, który raz już, prawda, są wśród laureatów. Dobra, to zadam pytania, a co tam? Mogę zadać. Ale jurorzy są zawsze inni, także... No, za każdym razem, no w tym roku taki był wątek funeralny, powiedziałabym. Panie Antoni, który to już raz? Które to już takie tam, że to już wyróżniają, gratulują? No nie wiem, trzecie albo czwarte. No tak, no właśnie, no kto by tam liczył, no widzę znowu, no. Gwiazdeczki tak mają. No to czajniczek fajny do gotowania wody na
Pan Antoni wiele ryzykował, bo żona mu zabroniła występować. Tak? Nie wiadomo dlaczego. Przez tą piosenkę. Ale miłość do piosenki wzięła górę i przyszedł. A żona na to mówi, gdybym to wiedziała, to bym nie przyszła. Dziękujemy panie Antoni za odwagę. Dziękuję, Łukasz. Panie Antoni, żonie również, panie Antoni. Panie, tak, kolację przy świecach musi być dzisiaj. Nie ma tam tego i bukiet. Trzecie miejsce mamy Weronika, Roxana i Nina, które pięknie zaprezentowały kaczkę dziwaczkę. No i już, zapraszamy dziewczęta do was. No, to nie mam wyjęta. No i piąteczka, cudo moje. To są takie oczy, że ja się zakochałam od razu. O, i takie fajne drobiażdżki ksiądz rozdaje. Proszę bardzo. Ha. Dziękujemy wam bardzo, kochane. To było trzecie miejsce. Tak, teraz mamy drugie. Drugie miejsce zajęły Nikola i Julia, które zaśpiewały piosenkę Tamta dziewczyna. Chodźcie, chodźcie ślicznotki. Chodźcie do nas. No a gdzie jest komplet? Gdzie jest druga część duetu? Odbierasz osobiście w imieniu duetu, rozumiem? Niestety... No dobra, to się dogadacie, tam nie będę pytać na scenie, nie? Dziękujemy bardzo, drugie miejsce. No i miejsce pierwsze. Pierwsze miejsce, wspaniała, rozśpiewana rodzina. Tak, profesjonalne podejście, profesjonalny podkład. Wiśniewscy Familia. Wiśniewscy Familia, oni dali czadu, oni otwierali stawkę w ogóle. I dziewczyny, super, po prostu, super. Nie? Oni...